Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z góry przepraszam za brak kamerki, gdyż jeszcze nie mam odpowiedniego światła i jestem w trakcie przeprowadzki, ale śpieszę już z analizą pięknej partii oraz ogłoszeniem, którym jest piękny turniej w Warszawie. Superbet Rapid and Blitz 2024. Moi drodzy widzowie, trzeci rok z rzędu jestem tam zaproszony na udzielenie symultane wszystkim chętnym kibicom. Podepnę link, gdzie można się zapisać, ale też myślę, że można przyjść z marszu, więc widzimy się już w czwartek od 13:15 na symultanie. Polecam być trochę wcześniej. Moi drodzy widzowie, piękny turniej przed nami, bierze w nim udział Magnus Carlsen, Gukesh, Jan Krzysztof Duda, Nodirbek, Abdusatorow. To są fantastyczni zawodnicy ze ścisłej czołówki światowej. Gukesh, aktualny zawodnik, który zagra o tytuł mistrza świata z Dinklirenem, więc niesamowita rzecz. Tutaj chwila prywaty, przypomnę, że miałem okazję zagrać z Gukeshem prawdziwą partię klasyczną, ale jak miał lat 13, ale już był arcymistrzem. Moi drodzy, przedstawię teraz piękną partię Gukesha właśnie z Carlsenem. Oni też będą ze sobą rywalizować. Zapraszam serdecznie do analizy, a my widzimy się w Warszawie w centrum konferencyjnym Polin, więc wielka impreza od 8 do 12 maja. Warszawa, zapraszam serdecznie. Będą również z tego turnieju robione analizy. Otóż w tej partii Gukesh zagrał posunięcie E4, Magnus zagrał C5, skoczek na F3, skoczek na C6 i goniec na B5. Mamy tutaj wariant Rosolimo w obronie sycylijskiej, posunięcie G6, tutaj goniec oczywiście buduje sobie domek, jest roszada, goniec G7. Każde wybicie gońcem skoczka może spowodować, że można wybić i pionkiem z D, i pionkiem z B. W meczu o Mistrzostwo Świata Carlsen, Caruana bardzo często właśnie panowie grali ten wariant, gdzie tutaj było bite z pionkiem z D, ale taka ciekawostka. C3 ze strony białych, próba zajęcia centrum, skoczek na F3 z atakiem. Tu się nie boimy takich ruchów jak E5, dlatego że skoczek może wlecieć spokojnie na pole D5. Wieża E1, roszada i posunięcie D4. Co tutaj grać czarnymi, gdyż Magnus Carlsen oczywiście nie ma jeszcze silnego centrum, ale zagrywa najlepsze posunięcie w partii, bardzo zresztą dobre, ruch D5. I co tu można grać? W partii nastąpiło E5, ale jakby tutaj białe postanowiły wybić tego pionka, to może powstać bardzo, bardzo ciekawy wariant w postaci hetman bije na D5. Nie musimy się obawiać tego, że goniec tutaj nam zbija na przykład na C6, my odbijamy i wieża zbija na E7, dlatego że ta wieża może mieć problem po goniec na E6. Więc takie rzeczy na pewno białymi nie są dobre, ale w tym momencie, jeżeli nastąpiłby ruch C4, bo to jest takie klasyczne zagranie, dlatego żeby zagrać pionkiem do przodu, no to tutaj hetman może zagrać po prostu na D6. I jeżeli pionek dalej pójdzie do przodu, no to teraz może nastąpić piękny ruch skoczek D4. Zawsze też można fajnie pionkiem poderwać centrum z tej strony. Jeżeli nastąpi bicie i bicie i hetman zbije tego pionka, to mamy fajny ruch skoczek na G4, tu są problemy na H2 i jest atak na hetmana, więc należałoby zagrać hetmanem na F4 i bardzo proste wybicie spowodowałoby, że na końcu goniec zbija B2. No, kto by pomyślał, że taka pozycja może powstać, jak sobie to przeanalizujemy troszeczkę bocznym torem, no ale takie rzeczy mogą istnieć. W każdym razie w tej sytuacji nastąpił ruch E5, Magnus zagrał skoczkiem do centrum, goniec na E3, wzmocnienie tego pionka, no nastąpiła oczywiście wymiana i hetman B6, no i fajnie, tutaj czarne mają też fajny ruch jak goniec F5 czy goniec na G4, więc swoboda figur jest. Problem może być oczywiście z tym gońcem, ale to jest problem, można tak powiedzieć w cudzysłowie, na chwilę. Goniec zbił skoczka, hetman odbił spokojnie, skoczek z B na D2 i goniec właśnie zagrał na F5. Czarne uzyskały tutaj parę gońców, jednak nie jest to jakaś tam pozycja taka, że czarne wygrywają czy białe wygrywają, ale spójrzmy tak ludzkim okiem na tę pozycję. Kto by chciał grać czarnymi?
No, ręka w górę ja bym chciał, dlatego że to jest raz, to są takie moje pozycje troszeczkę, moje schematy, więc czułbym się tutaj wygodnie, a z drugiej strony nie widzę, żeby białe mogły jakoś specjalnie zagrozić czarnym. W każdym razie pozycja jest równa, nastąpił ruch skoczek na B3, na co Magnus po prostu B6, ten skoczek już nie ma dobrego oddechu tutaj. Skoczek zagrał na H4, no i goniec wrócił i posunięcie F3. Okazuje się, że ten skoczek ma problem. Ale tylko pozornie, dlatego że on nigdzie nie może uciec, bo zostanie zbity, ale jest wtrącenie i właśnie szachy na tym mniej więcej polega, między innymi oczywiście polegają posunięcie G5 z atakiem tutaj na skoczka. Bardzo fajne zagranie, nastąpiło po prostu bicie skoczka, no i goniec zagrał na G5. Zwróćmy uwagę, goniec atakuje dwa pionki, można powiedzieć, że się pozycja rozsypuje, ale nic bardziej mylnego. Tutaj też bardzo fajny atut jest w postaci diagonali, którą zaznaczam strzałeczką i teraz też po wybiciach ten goniec z hetmanem to będą niesamowite atuty w postaci właśnie, znaczy w tej pozycji dla czarnych. Nastąpiło F6 i goniec, przepraszam, wieża wtrąciła się tutaj na C1, hetman B7 i goniec właśnie zbił na H4. W tym układzie Magnus po prostu wybija pionka i ten układ jest bardzo, bardzo przyjemny, dlatego że tutaj jest solidnie, król nie jest odkryty, absolutnie nie trzeba się bać. Zobaczcie, że skoczek z B3 nie działa. To tak oceniam tę pozycję na bardzo dobrą czarnymi w tym momencie. Wieża zagrywa na C3 i co gra Magnus? Magnus zagrywa F5. Bardzo ciekawe podejście, nie powiem. Tu prawdopodobnie ja bym się pokusił o wybicie, żeby jednak rozwalić to centrum i grać w ten sposób. No Magnus, jak to były mistrz świata już, zagrywa F5 i chce zrobić karierę tymi pionkami. Ten goniec mnie trochę martwi, bo jest cały czas tutaj zamknięty, no ale to jest właśnie decyzja, którą on podjął, znaczy się Magnus w sensie, no i pewnie miał dobry zamysł w tym całym zamieszaniu. Goniec zagrywa na G5, i posunięcie F4. Zwróćcie uwagę, pionki robią karierę. Nietypowa sytuacja. Hetman C2. No i ten ruch nie jest do końca dobry, dlatego że tutaj następuje ruch H6, a następnie ruch E3, do którego za chwilę wrócę. W każdym razie, tutaj białe powinny zagrać ruch wieża F1, żeby trzymać te pionki. I tutaj zobaczcie, że jest atak na tego pionka, więc czarne musiałyby coś z tym zrobić. Zagranie F3 mogłoby nastąpić, raczej logiczne podejście, po wybiciu i wybiciu do końca nastąpiłby prawdopodobnie ruch goniec D5. I zwróćcie proszę uwagę, że czarne w tej konfiguracji miałyby pionka mniej, ale diabelnie dobrą pozycję, jeżeli można tak się wyrazić, i pozycja czarnych byłaby o wiele lepsza. Skąd ta ocena? A stąd, że pionki są zablokowane, skoczek w ogóle nie działa, jest fantastyczny goniec białopolowy, który nie ma przeciwnika w postaci białego koloru, no i można grać naprawdę bardzo swobodnie, chociażby na przykład z moim planem takim prostym, król H8, wieża G8 i napierać na króla, król odkryty, więc no przy technice Magnusa tutaj raczej byłby według mnie koniec. W każdym razie, w partii hetman zagrał na C2 i posunięcie H6, goniec zagrał na H4 i E3, czyli zablokowanie wieży, otworzenie hetmana i próbujemy tutaj przeciwnika dusić czarnym kolorem. Hetman zagrał na G6, robi się gorąco, tutaj hetman wleciał, ale to jest tylko prowizoryczne takie zagranie, niestraszne dla czarnych. Hetman D7 i zobaczcie, że jest opcja zagrania gońcem na F5, straszenia tego hetmana. Jednakże wieża zagrała tu na C1 i niespodzianka, dlatego że czarne zagrały bardzo ładny ruch. Można sobie zatrzymać materiał i spróbować znaleźć rozwiązanie, a myślę, że jest dosyć łatwe. Ten silny goniec postanowił wymienić tutaj skoczka na B3, czyli za bardzo słabego skoczka. Nastąpiło wybicie oczywiście pionkiem, żeby wieże nie traciły koordynacji i dzięki tej wymianie hetman zbija na D4. I zobaczcie, że po prostu został wzięty pionek, są groźby w postaci E2. Wieża zagrywa na C7 i po prostu wieża z A na E8. Ostatnia figura weszła do gry i broni pionka. Pytanie jest takie: czy można zbić wieżą pionka na E7? Tak nie nastąpiło, ale ten ruch jest katastrofalny z uwagi na posunięcie E2. Jest szach, no i tutaj jak odejdzie król, no to jest szach hetmanem. Jeżeli zasłoni się goniec,
No to rzecz jasna, tutaj trzeba zwrócić uwagę, że jest groźba mata, więc najpierw zbijamy po prostu wieżę z kompletnie wygraną pozycją. W tej sytuacji goniec zagrał na E1, na co Magnus po prostu wziął pionka, czyli konsumpcja nastąpiła. Dlaczego by nie, gdyż jest przewaga, wieża wzięła pionka, hetman F5 z propozycją wymiany. No i tutaj widzimy, że Magnus próbuje to wymienić w ten sposób, zagrać wieżą, atakować, zbijać pionki i przewaga po prostu materialna byłaby zwycięstwem zamienionym na pewno w punkt. I po tym ruchu hetman F5, hetman zbił na B6 pionka. No, ambitnie oczywiście Gukasz tutaj podchodzi, ale następuje ruch F3 i robi się bardzo gorąco. Pionek zbił. Jeżeli zbiłby hetman tego pionka, bo nad tym też trzeba się na pewno zastanowić, to hetman G4 z groźbą mata i gońca na D4, więc nie ma co zbierać w tej sytuacji. W każdym razie, pionek zbił tutaj na F3, hetman odbił, hetman dał szacha, król H7. Zobaczcie, że też król nie poszedł do rogu. Na H7 po prostu wystarczy, bo może zawsze się przydać tutaj wieża. Ale nastąpił ruch H3, na co jest hetman F1, król H2, szach, król G3, wieża F3 i po król H4 i goniec na F6. Białe poddały partię z uwagi na kompletnie przegraną pozycję. Po król H5 pewnie jakaś wieża G3 z wygraną. W każdym razie partia, myślę, że bardzo ładna dla oka. Wielkie emocje przed nami w Warszawie. Zapraszam na ten turniej. To jest niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć najlepszych szachistów na świecie, w tym Dudę w akcji, Carlsena, Gukesza i innych. Dziękuję za uwagę. Podlinkuję w komentarzu wszystkie niezbędne linki odnośnie tego turnieju i symultany ze mną, która odbędzie się w czwartek, 8 maja od 13:15. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.